słuchawkami włączę. Ogarniać. Już zagraliśmy sobie aprewa, już mapki są wstępnie porobione. Teraz by trzeba wjechać na hamownię, ale podejrzewam, że... Raz może ją schamujemy. Stopery masz? Tam widziałem, że masz. Przygotowałam się. To ogień. Szkoda mi moich uszu. Wozami. Tutaj za ten hak go nie złapię, od spodu za taką belkę wzmocnieniową go nie złapię. To trzeba tak jak chyba jagodowego z psuty wóz. Za to ojej, za coś tutaj bym go złapał. Chyba go na drodze ogarniemy. Raz, że głośno i nas przepędzą po pierwszym pomiarze. Dobra, za teleskopy może to złapiemy jak jagodowego. Trzymaj kciuki, że się udało. Furkę udało się zapiąć, tak nietypowo, no dobra, że niepotrzebnie klapy zamknąłem, pochwalę się co tutaj wymyśliłem. Przyłożyliśmy ją przez tą tylną rozpórkę, ona jest bardzo mocna, ładna, sztywna, na pewno dużo mocniejsza jak to. Tak to wygląda, z przodu standardowo. No to co, zobaczymy co to tam z tego nam wyszło, taki wstępny program zrobiony na kolanie. Jak nie obuchniemy, to tego tutaj ładnie dopieszczę. Ja będzie... mam stopery. Masz, a jak będzie tutaj za głośno na hamowie, to od razu go będziemy po prostu stroić. Pomiar z kolana mamy 346 koni, 340 tam 5 Nm. O, odcinki aż tak wysoko nie dawałem, no trzeba będzie tutaj dokalibrować, pewno będzie więcej Nm, to sobie później już skalibrujemy z obrotomierzem, bo na obrotomierz źle kłamie, trzeba będzie z laptopem obrotu ustalić, ale ładny płaski w miarę jest wykresik. Co, muszę dolać paliwa to trochę z dołu, bo jedzie 13, a trzeba zrobić, że jechał 12,5, więc teraz dolałem paliwa w czasie rzeczywistym, no i zobaczymy co to z tego będzie. Korekcinka zapłonu zagrana. Zaraz zobaczymy co z tego wyjdzie i zaraz sobie dokalibrujemy tutaj hamownię. Byłem odcinkę ustawiłem na 7650, a to wychodzi, że jest do 8, więc bardzo zaniża czysto moment obrotowy. Refresh complete, a później pokażę ognia, to chyba już wieczorem. To chyba ostatni raz będziemy hamowali, bo tak trzeci raz pod rząd, to trzeba wszystkich dookoła uszanować. Ty masz stopery, nie wszyscy stopery mają, niektórzy tu jeszcze pracują, poza nami. A i tak jest ciężko, stopery. No, no jeszcze okna mam otwarte, bo tak mam. To uciekam. Dobra. Pomiar, już więcej nie będę dnia tutaj hasował, 346,5 konia wyszło. Teraz musimy sobie przestawić, kurde, sobie tą hamownię. Odcinkę mamy na 7, kurwa, nie ten guzik, bo krzyja trzeba, zapomniałem nacisnąć FN i F1. No, dobra. I musimy zrobić, że wykres nam się kończy na 7800, bo na tyle jest odcina, jest twarda odcina jak słychać, ale robimy ją cicho, żeby tutaj za bardzo nam to wszystko nie napierdalało. A i tak jest głośno, kurde, na ulicy bałbym się tym samochodem wyjechać, więc... W noc trzeba będzie przejeździć tak około 21 i nagrać jakieś miotacza ognia. Dobra. Tyle wychodzi? Tyle wychodzi. Jeden koń nam uciekł, a trochę momentu nam doszło. Czyli 357 Nm mamy i 345,5 konia, więc bardzo fajnie. Bo ostatnio wyniki tutaj w te ciepłe dni, jak taka 70 ma 320 koni, to jest rewelacja po prostu. Ta ma 345, więc jest mocniejsza troszeczkę od serii. Ale ma tutaj parę modyfikacji. Grube. Gorące, 76 mm doloty, kolektory wydechowe dedykowane do DE silnika,
downpipe, no i ten tytanowy, głośny, kurewsko wydech. Generalnie śmiesznie ona wstaje, a bo to jest automat, więc nie mogłem jej od razu dać gazu, tak chyba redukowała na 3. Łopatek w ogóle ona nie ma, no taka dziwna, ale dobra, drukujemy. Dobra, co, zostały jeszcze jakieś próby dźwiękowe, fajerwerkowe i tak dalej, więc gasimy światła i spierdzielamy z garażu. I tą zetką też trzeba odjechać kawałek od garażu, żeby tutaj przypałów ścisy nie robić, bo samo to jest tak ekstremalnie pojebany i głośny, że to jest niewyobrażalne. Pierwszy raz coś takiego trzeba mówić. Tak więc nas tu nie ma, ale spierdzielamy gdzieś tutaj. Musimy się schować tym samochodem. Sam dźwięk tego wydechu japońskiego Tomei z dekatami sobie osłuchamy, jak to działa. On jest bardzo głośny, więc kotku stanie, nie wiem, z 10-15 metrów. Bo mikrofon w telefonie tego może nie zebrać. Wiadomo, tam odcinka na luzie zdjęta. No, daję. To jeszcze nie było, nie, to okej. Okay. Ja mam i tak stopery. Teraz jest mapa z popsikami. O Boże. A ja chciałam powiedzieć, że też chcę takie. Musisz być wydech Katanima japoński. To jest akurat Tomei z połączeniem z Katanima. Tym optymistycznym akcentem uciekam. Bo wiadomo, czym tak. To chodzi. Dobry, witamy. Chciałam zademonstrować regulację głośności popsów. Tu mamy takie popsy delikatne. To ty takie masz się w zecie. Większa częstotliwość. Dobra, przyjechaliśmy. Klapki Kubota, jak to się mówi, tak? Raz, dwa, trzy. No to będą grubsze trochę. Takie rzadsze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A tu teraz mamy takie najgrubsze. Za 400 metrów. Dobra. Dobra. I wyłączam to.